celem dzisiejszego zabiegu powiększania ust jest wyrównanie dysproporcji pomiędzy wielkością dolnej wargi i górnej. Także będziemy powiększać głównie górną wargę, natomiast trzeba bardzo zwrócić uwagę na to, że z profilu górna warga wystaje przed dolną. Dlatego trzeba zrobić zabieg tak, żeby górna warga nie wystawała jeszcze bardziej po wypełnieniu, bo da nam to nieestetyczny efekt. Podałyśmy dzisiaj niecałe 0,5 ml kwasu hialuronowego, żeby usta odświeżyć. A celem tego filmiku było pokazanie, że usta bezpośrednio po modelowaniu mogą wyglądać naturalnie i pacjentka może w zasadzie wrócić do swojej normalnej aktywności.